Cześć, witam Was na kanale Like Makijażowy. Zapraszam Was dzisiaj na test na żywo podkładu L'Oreal Infallible 24H Matte. Jest to nowość na rynku, w Rossmanie jest on dostępny nie dłużej niż 3 tygodnie. Dobra, żeby nakładać ten podkład, to ja niestety muszę założyć opaskę, bo ja inaczej nie umiem nakładać podkładu. Dobra, wstrząsnę go sobie troszeczkę. Ma taki fajny dzióbek. Bardzo mi się podoba ten dzióbek do nakładania. Konsystencja jest taka dosyć lejąca, ale przy okazji też taka troszeczkę kremowa. Nie jest taki... nie spływa. Ale jest taki fajny. Podoba mi się ta konsystencja. Jest na pewno gęstszy niż Affiniton z Maybelline, ale rzadszy jest troszeczkę niż Max Factor Face Finish. Będę go nakładać pędzlem Zoeva 102 Silk Finish. No i jedziemy. Jednak trochę spływa z dłoni. On ciemnieje na twarzy. Bardzo szybko ciemnieje. W sumie to dobrze, że jak ma ciemnieć, to ciemnieje od razu, bo przynajmniej wiemy, co się dzieje, niż wyjdziemy z domu i powiedzmy po pół godzinie patrzymy w lustro i wyglądamy jak, nie wiem, jakaś masakra. Ale wygląda waliwą. No jest on troszeczkę dla mnie za ciemny, ale był to najjaśniejszy dostępny odcień. 11 wanilia, nie wiem czy wcześniej powiedziałam. 11 wanilia. No, ale ja go sobie rozbielę troszeczkę pudrem, scrollem, anti-shine i będzie ok, bo już go raz miałam na sobie i jak go sobie tak rozbieliłam, nawaliłam tego pudru tak dużo, to nie było źle. No więc dobra, tak wygląda podkład nałożony na twarz, bez żadnego pudru, ani nic takiego na razie. Sorry, że będę patrzeć w dół, ale będę patrzeć w lusterko, żeby Wam po prostu mówić, co widzę, nie? Mimo, że kolor jest dla mnie za ciemny, ogólnie ściemniał od razu troszeczkę na twarzy, ale tylko troszeczkę, to mimo to ładnie wtapia się w skórę. Nie widać tego tak chamsko, że jest on dla mnie za ciemny, to sobie go jeszcze troszeczkę... rozetrę. No, ale ogólnie nie powchodził mi jakoś chamsko w pory, w żadne zmarszczki ani nic takiego. Muszę powiedzieć, że on naprawdę wygląda bardzo ładnie na buzi. Jakby to był kolor idealny dla mnie, to już całkiem byłoby super. Dobra, nałożę sobie puder na twarz, róż i tak dalej i zaraz do Was wracam. No dobra, podkład mamy na buzi, puder, którego użyłam, jest to Kreolan Anti-Shine, tak jak wcześniej mówiłam, albo nie mówiłam, nie pamiętam, ale mówię teraz. No i nawaliłam go, jak mogliście widzieć, tak naprawdę dosyć sporo, żeby rozbielić troszeczkę ten podkład i wydaje mi się, że nie widać jakoś tak masakrycznie, jakoś tragicznie tego, że on jest ciemniejszy troszeczkę dla mnie. Jeżeli chodzi o opakowanie, ma ono 35 ml, jest to 5 ml więcej niż tradycyjnie, więc wydaje mi się, że naprawdę to jest na plus, bardzo fajnie. Jest to taka smukła tubeczka z tym takim fajnym dzióbkiem do aplikowania podkładu, jaki Wam pokazywałam. Czytałam gdzieś na internecie, że jest jeszcze jaśniejszy odcień od tej 11, jest to 10 Porcelain, natomiast ja jakby nie widziałam go nigdzie w żadnym sklepie, w żadnej drogerii, dlatego kupiłam ten. Na opakowaniu mamy napisane, że jest to podkład matujący, 24 godziny trwałości, matu bez świecenia, bez ciężkości, bez efektu maski, konsystencja jest średnia. Krycie wyraźne, wykończenie matowe. A więc tak, no konsystencja zgadzam się, jest średnia, nie jest ani rzadka, wodnista, ani jakaś mega gęsta. Krycie. Krycie nie jest jakieś mega super mocne, ale zgodziłabym się z tym, co pisze producent, że jest wyraźne. Chociaż wydaje mi się, że tutaj pisząc wyraźne, producent miał na myśli, że jest bardzo mocne krycie. No z tym to ja się nie zgodzę. Wykończenie matowe. Tak, z tym się zgadzam. Wykończenie nie jest, nawet satynowe jest matowe, ono od razu zastygł mi na twarzy na, no może nie taki chamski mat, jak jakaś, nie wiem, szpachla, ale jest faktycznie takie matowe, w ogóle bez świecenia żadnego wykończenia. Co mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło, to ceny na wizażu. Ten podkład ma 4,45 na 5 z 67 opinii, więc no na wizażu to jest rzadkość, bo zazwyczaj jak ja szukam jakiegoś podkładu na wizażu, to każdy ma ocenę 3 coś, 2 coś.
i nie wiem, nawet mój ukochany Max Factor Facefinity ma tam ocenę 3 coś tylko, także to już coś. Odcień 11 Vanilla ma ewidentnie żółte tony. Nie patrzyłam, jak wyglądają inne kolory, bo skoro ten najjaśniejszy był dla mnie ciut za ciemny, nie widziałam sensu w patrzeniu na te inne kolory. Bardzo szybko się nakłada i mogę wam powiedzieć tylko tyle, że jak już raz go miałam na sobie, to mat mi się utrzymał przy tym podkładzie przez około 6 godzin. Dopiero po jakichś 6 godzinach zaczęła mi się świecić strefa T, najbardziej czoło, bo zauważyłam, że moja cera ogólnie jakieś takie przechodzi teraz metamorfozy, że nie mam już całej tłustej cery. Moja cera stała się mieszana, bo policzki jakby pozostają suche, matowe przy prawie każdym podkładzie ostatnio, a strefa T bardzo mocno mi się przetłuszcza, świeci i w ogóle masakra. No dobra, to by było chyba na tyle, jak na razie, co mogę wam powiedzieć o tym podkładzie. Spotkamy się, myślę, za około 10 godzin. Jest godzina, już wam mówię, jest godzina 14:13, także no za 10 godzin to nie, bo to będzie 24. Nie wiem, myślę, że tak gdzieś około 23 się spotkamy i sobie podsumujemy ten podkład. Okej, jest godzina 23:30 i witam was w podsumowaniu podkładu L'Oreal Infallible 24H Matte. Będę mówić może troszeczkę ciszej, bo wszyscy tutaj śpią i nie chcę nikogo pobudzić. Podkład mam na buzi 9,5 godziny około. Jak tak patrzę w lustro, to widzę, że czoło mi się świeci, broda mi się troszeczkę świeci. Tutaj mam czerwoną plamę, bo przed chwilą się drapałam niemiłosiernie, nie wiem, coś tutaj mi rośnie chyba. Z nosa mam zdarty podkład, ale to dlatego, że jak już mówiłam, jestem alergikiem i ja non stop smarkam, także to każdy podkład mi się ściera z nosa. Natomiast tutaj fajnie on się stara o tyle, że po prostu nie widać tego tak, że podkładu nie mam jako tako na nosie, że nie wiem, że jest taka jakaś taka chamska plama bez podkładu na środku twarzy. Nie widać tego. Jeżeli ktoś nie wie, że nie mam podkładu na nosie, to się o tym nie dowie patrząc na mnie. Muszę mu to powiedzieć. Tutaj na brodzie też mi się troszeczkę starł i widać tutaj tego sywka. Na policzkach dalej jest matowy, bo tak jak mówiłam, moja cera nagle stała się mieszana z tłustej i wszystkie tutaj podkłady ładnie mi się utrzymują. Róż troszeczkę starł się, ale dalej jako tako było jeszcze widać. Generalnie podkład wygląda dobrze. Jakbym sobie tylko twarz teraz lekko przypudrowała i troszeczkę tego różu dodała, to myślę, że byłoby ok, mogłabym dalej pójść gdzieś na balety. Jeżeli chodzi o ten 24-godzinny mat, nie, nikt go chyba nie uzyska, chyba że macie, nie wiem, jakąś mega suchą cerę, to może wtedy, ale jeżeli macie suchą cerę, to wtedy podkład matujący nie jest dla was. Tak jak mówiłam, mat był przez około 6 godzin, na tą chwilę troszeczkę twarz mi się świeci, ale też nie ma jakiejś mega tragedii, nie wygląda to w taki sposób, żeby to jakoś tak odstraszało strasznie. Ja wam ten podkład jak najbardziej polecam. Dziękuję bardzo i zapraszam ponownie i na razie.